Wszystko zaczęło się 5 lat temu, w roku 2010. Byliśmy wtedy w pierwszej klasie gimnazjum i poszliśmy na lekcji języka polskiego z panią Małgorzatą Kopeć. Poszliśmy do kościoła farnego na taką lekcję typowo muzealną. Tam to się zaczęło, tam pani Kopeć opowiadała nam różne rzeczy, takie mniej znane fakty z historii kościoła. Mnie temat troszeczkę zainteresował, poprosiłem panią o jakieś dodatkowe materiały i te materiały otrzymałem książki, od tego się zaczęło i no i tak trwa do tej pory, 5 lat już. Zaczęliśmy od samego kościoła i od zabudowań plebanii. Na wzgórzu, gdzie stoi dzisiaj plebania, kiedyś stał zamek Stanisława Stadnickiego, słynnego diabła łańcuckiego. To jak dla nas była chyba najbarwniejsza postać z całej historii Łańcuta, więc od niej się zaczęło. No i tak chodziliśmy sobie za pozwoleniem oczywiście właścicieli terenu, czyli księdza proboszcza. Chodziliśmy w podziemia plebanii, w podziemia budynków gospodarczych, które się tam znajdują. Tam znajdowaliśmy naprawdę masę ciekawych rzeczy, różne wejścia, korytarze, odnogi, zasypane bardziej bądź mniej. Na miasto wyszliśmy już trochę później, chodzimy po lokalach miejskich mniej więcej od 1,5 roku. No i są to w większości prywatne piwnice, do których wpuszczają nas właściciele kamienic. Znajdujemy tu też naprawdę masę ciekawych rzeczy, starych butelek, jeszcze z browaru łańcuckiego. Nie udało nam się jeszcze znaleźć żadnych może skarbów, ale to na to liczymy. My doszliśmy do wniosku, że praktycznie cały Łańcut i teren całego miasta, zarówno rynek, planty, ulica Kościuszki, oto nas pilczy, kościół, klasztor dominikański, i też przede wszystkim teren zamku, parku. To wszystko jest podpiwniczone, podkopane, znajdują się korytarze podziemia, także cały łańcuch naprawdę skrywa siatkę fajnych tuneli, które można fajnie zagospodarować. Nikt nie wie dużo o tych podziemiach, bo szereg rzeczy podejrzewamy, że istnieją, ale nie są jeszcze odkryte z różnych przyczyn, przede wszystkim finansowych. Mówiąc o podziemiach łańcuckich, o piwnicach, nie sposób nie powiedzieć o fortyfikacjach. Znajdujemy się w jednej z najwspanialszych rezydencji magnackich, jaką bez wątpienia był Łańcut. A szczególnie myślę tutaj o tym okresie Stanisława Lubomirskiego, który wzniósł tę twierdzę. System bastionowy umożliwiał wyeliminowanie prawie całkowicie martwych pól. Także jeżeli wróg podchodził pod mury Łańcuta, mógł być ogień prowadzony na wprost, a także ogień krzyżowy z bocznych bastionów. Było to bardzo sprytne. No ale co zrobić, jak wróg jednak przełamie tą linię pierwszą obrony, ten przedwał? Wtedy trzeba było z niego uciekać do twierdzy. I właśnie do tego celu służyły odnalezione podczas badań archeologicznych w latach 1965-66 tutaj prowadzonych takie właśnie poterny, czyli chodniki. Są to niewysokie, między 1,30 m a 1,70 m, z tym, że prawdopodobnie uległy spłyceniu poprzez zamulenie dna, gdyż w latach XIX wieku część tych chodników ujawnionych funkcjonowała jako odpływy na wody deszczowe, wody opadowe, bo stwierdzone zostały doprowadzenia kanałów ceglanych do tego murowanego z kamienia, a szerokość ich tak mniej więcej 60 do nie przekracza metra, więc stosunkowo niskie. Ale no, ich kierunek przebiegu, czyli od fosy do zamku, a także sposób, w jaki biegną, nie biegną prosto, tylko takimi zakosami. Ten pierwszy ujawniony tutaj, gdzie wejście było w tej chwili zamurowane z kurtyny w fosie, to szedł mniej więcej w stronę bramy głównej. Ten korytarz posiadał też wyjście na zewnątrz poprzez taką studzienkę. To wyjście najprawdopodobniej według pomiarów wypada na terenie dziedzińca wewnętrznego. Nasza znajomość zarówno tych potern, tych chodników podziemnych jest bardzo niewielka i
głównie bierze się z tych badań 65-66 rok. Podejrzewamy istnienie także innych, bo musiały z poszczególnych kurtyn te chodniki podziemne do zamku prowadzić. Ja jeszcze nie powiedziałem, dlaczego tak biegł za kosami. Otóż jeżeli broniący pierwszej linii obrony uciekali do twierdzy, no to daleko bezpieczniej było, jeżeli chodnik skręcał pod parę razy pod różnym kątem, bo raz można było się bronić, a dwa jednym strzałem nie załatwić kilku gości, prawda, którzy zwiewają tym chodnikiem. Także też taki układ, taki przebieg tych chodników bronił przed rykoszetami ewentualnymi. Pamiętam bardzo dawno temu, chyba w latach 60., widziałem w wykopie na ulicy Kościuszki wierzch tej kolebkowo sklepionego chodnika, który tak wyglądało, że biegnie w stronę kościoła, ale nic nie potrafię o nim powiedzieć, czy dochodził do kościoła, czy kończył się wcześniej. Chodniki te były konstruowane w XVII wieku, przecież tam była tkanka już istniejąca, miejska. Więc musiałby przechodzić pewnie przez piwnicę, a może szedł poza tymi piwnicami. Nic nie potrafimy tutaj więcej powiedzieć. Kwestia samych piwnic pod zamkiem jest rozpoznana jedynie co do skrzydła północnego. Czy istnieją piwnice pod innymi skrzydłami? Jest to wielce prawdopodobne, aczkolwiek wymagałoby to przeprowadzenia badań. Nam udało się znaleźć jedno, trudno nazwać to wejściem, bo się zawalił po prostu w pewnym momencie fragment chodnika i taką małą piwniczkę, prawdopodobnie taką leżącą na skrzyżowaniu, bo tam tych chodników, bo na jednym i drugim ścianie były takie kamienne jakby portale prowadzące do innych chodników, kompletnie zasypanych i nieczynnych, ale wiadomo, że coś tam dalej musiało przebiegać. Łańcut w początkowym okresie swojego istnienia był miastem o charakterze obronnym. Część północna miała naturalnie ukształtowany teren, którego nie trzeba było dodatkowo formować, natomiast w południowej części wykopane zostały głębokie fosy, natomiast ziemia z nich posłużyła do usypania wysokich wałów. Do miasta prowadziły trzy bramy. Brama główna, znajdująca się mniej więcej na wysokości dzisiejszej poczty, była bramą murowaną. To była brama, która prowadziła na ulicę Jarosławską. Ulica Jarosławska, czyli dzisiejsza ulica Królowej Elżbiety, była główną ulicą miejską, wybrukowaną drewnianymi dylami. Tą drogą wjeżdżało się na rynek, na okazały rynek, który nawet w tym pierwszym okresie wyglądał dostatnio. Jego zabudowa w pełni była drewniana, choć w pierwszej połowie wieku XVI zaczynają pojawiać się w rynku już pierwsze murowane domy. Najbardziej reprezentacyjnym i okazałym obiektem stojącym w centralnej części rynku był oczywiście ratusz. Najstarsze dokumenty, które potwierdzają istnienie, funkcjonowanie ratusza, pochodzą z wieku XVI i z nich wyraźnie odczytujemy, że ten ratusz był obiektem podpiwniczonym. Pomimo tego, że Łańcut był powierzchniowo niewielkim miastem,
rynek w proporcji do całego zarysu był tak naprawdę okazały. Łańcut kiedyś był bardzo ważnym ośrodkiem. Właściwie przecież statut cechu tkaczy łańcuckich był podstawą dla cechu tkaczy w Lwowie, więc tu odbywały się dwukrotnie bodajże zjazdy większych miast tej części Polski. XV wiek w Łańcucie to naprawdę duma może rozpierać, co się tu działo. To wszystko wiązało się z niebywałym rozwojem handlu, gdzieś trzeba było to składować kilku właśnie badaczy, niestety nie podając źródeł, gdzie to znaleźli te informacje, a może im się udało samym nawet wchodzić do tych piwnic, mówią, że piwnice nawet o dwóch poziomach piwnic pod kamienicami, przynajmniej częścią kamienic w rynku, niektóre mają ponoć wychodzić aż poza lico budynków, czyli jakby pod rynek wchodzić obecny. Jeden z większych rynków na tym terenie miast. W dawnych miastach podziemia były bardzo często budowane z różnych powodów. Z takich podziemi słynny jest na przykład Sandomierz, bliżej Łańcuta Jarosław. To są stare miasta, ale również i w młodszych, jak na przykład w Rzeszowie. Jest jakby takie trzy miejsca, gdzie te podziemia mogą występować. Jedno miejsce to jest obecne Wzgórze Plebańskie, czyli ta Łysa Góra tak zwana, gdzie stał kiedyś zameczek stadnickich. Czy były podziemia? No, prawdopodobnie były. Trafiły one nawet do literatury. Ten Łańcut, który był naprawdę piekłym, gdzie w podziemnych lochach leżały całe beczki złota, jęczała cała rzesza więźniów, gdzie łańcuchami skrępowani nędznicy według powszechnej wiary kuć mieli fałszywą monetę. Wzgórze Zamkowe, podobnie jak samo miasto, miało charakter obronny. Na nim w drugiej połowie wieku XIV Pileccy wznieśli zamek, drewniany, gotycki, bez wątpienia pięknie zdobiony, prawdopodobnie piętrowy. Stare, zachowane plany miasta pokazują nam, czy też dają wyobrażenie o tej pierwotnej zabudowie. Najstarszy zachowany plan miasta, sporządzony przez geometrę Wojciecha Borowskiego w roku 1759, pokazuje na Wzgórzu Zamkowym jeden duży okazały budynek i właściwie nic w sąsiedztwie tego obiektu. Z legend możemy przywołać, myślę, postać Stanisława Stadnickiego, tak jak wspomniałem, najbardziej barwną chyba w mieście, w historii miasta. Stadnicki na wzgórzu, gdzie dzisiaj znajduje się plebania, na Łysej Górze miał swój zamek. Postać bardzo znana w całym regionie, uprzykrzał życie zarówno sąsiadom, jak i okolicznym duchownym, bo sam był kalwinistą, więc często napadał na kościoły. Z tego, co zrabował, co złupił, wszystko gromadził w piwnicach właśnie, w piwnicach swojego zamku, w czeluściach tej Łysej Góry. I tam mieściły się też więzienia dla jego jeńców. I obowiązkowo każdy z tych jeńców musiał przez część swojej kary, w cudzysłowie, wykuwać dla niego pieniądze. To była fałszywa moneta. Tą monetę bitą w Łańcucie znaleziono w późniejszych czasach pod Konstantynopolem, czyli pod obecnym Stambułem w Turcji. Także jeżeli patrzeć na ciekawostki, to mieliśmy tutaj naprawdę barwną postać formatu europejskiego. Niewątpliwie ten kościół i ten obiekt miał bardzo ważne znaczenie strategiczne dla samego miasta. Położony, usytuowany jest bowiem na skraju wzniesienia, wzgórza, na którym usytuowane jest miasto Łańcut. Ten kościół mógł być i podziemie jego mogły mieć przeznaczenie obronne, czy wynajmniej służy jako schronienie dla nawet mieszkańców czy obrońców miasta.
mógł być połączony, to taka hipoteza, ale z kościołem parafialnym, czy dawnym zamkiem Pileckich, później Stadnickich, bowiem ten obiekt kryje wiele tajemnic. Widzą Państwo tu przed sobą fragment zachowany do dziś dnia murów pierwotnego kościoła z XV wieku, kościoła gotyckiego, który był orientowany, a więc zupełnie inaczej skierowany na wschód, prezbiterium. No, w latach 60. prowadzono te prace. No, niestety te badania archeologiczne, architektoniczno-archeologiczne były prowadzone tylko w jakimś takim ograniczonym zakresie. Te podziemia rozciągały się pod kościołem, czy to tym starym z XV wieku, czy też już pod tym nowym, XVII-wiecznym, tym kościołem ciągle dominikańskim. Na pewno są. Ja widziałem te piwnice, kiedy były badania archeologiczne prowadzone. Tam odkryto też mnóstwo pochówków, ale to były też szkoła podstawowa, więc już ta pamięć moja nie jest taka jasna. Wrażenie oczywiście na mnie zrobili ci leżący, częściowo zmumifikowani obywatele tego naszego miasta. Może darczyńcy klasztoru, bo też i w strojach cywilnych pamiętam leżących tam zmarłych. Ale były też na pewno przejścia z klasztoru, bo klasztor był obronnym. Mój dziadzio opowiadał, że będąc jeszcze bardzo młodym człowiekiem, przed pierwszą wojną razem z kolegami wyprawy takie czynili i te chodniki i korytarze podziemne były poza klasztorem, ale w okolicach klasztoru. Wiele na ten temat rozmawiałem na przykład z pracownikami wodociągu miejskiego, bo ludzie ci zawsze coś w mieście grzebali. I właśnie pytałem się również, czy nie znaleźli jakichś śladów, prawda, tych lochów, jakichś piwnic, prawda, podziemnych. I oni swego czasu mi powiedzieli, że w północno-zachodnim narożu rynku, a więc w pobliżu budynku podominikańskiego, jak są tam gdzieś obecne planty, tam właśnie napotkali na dawne sklepienia właśnie jakiegoś lochu. Mógł on łączyć wtedy dawny ratusz właśnie z budynkiem podominikańskim. Klasztor dominikański miał podziemne połączenie z kościołem, podobno tworzył to taki jakiś, prawda, ciąg, zamek, kościół, klasztor dominikański. Kiedyś rzeczywiście, ponieważ wtedy jeszcze byłem młody i odważny, próbowałem tam zwiedzić ten fragment, prawda, tego przejścia, ale odwagi starczyło mi na jakieś 10 metrów. Pamiętam bardzo dawno temu, jeszcze w szkole podstawowej, też z kolegami penetrowaliśmy jeden taki chodnik, wchodząc w innym miejscu, poza fosą do wnętrza, ale to wszystko jest zabezpieczone i tam już nikt nie wejdzie. Ale to był chodnik rzeczywiście służący też jako późniejszy kanał, gdyż był niski, był zamulony, płynęła dołem woda, jedynie tylko mogliśmy stopę stawiać tuż przy ścianach, gdzie były takie cegły, bo to był kamień i cegła. I on szedł w stronę zamku. Pracownicy natknęli się na fragment zasypanej, właściwie zagruzowanej piwnicy. Rzeczywiście wydawało się to dla nas coś interesującego, że może warto by było jak gdyby bliżej się jej przyjrzeć. Odgruzowaliśmy taką niewielką część tej piwnicy. Była ona na tyle wysoka, że rzeczywiście podobnie jak tu mogliśmy, prawda, bez problemu się z niej zmieścić. Były widoczne otwory drzwiowe, czyli rzeczywiście kiedyś ona funkcjonowała, spełniała jakieś zadanie. Ale ponieważ ona wychodziła jak gdyby poza obrys budynku, który nas interesował, gdzie właśnie były prowadzone te prace, uznaliśmy, że chyba nie ma sensu po prostu angażować sił i środków. Natomiast jeżeli chodzi o piwnice, które znajdują się pod lokalami znajdującymi się przy placu Sobieskiego, one oba te lokale są podpiwniczone. Są to piwnice w wysokości mniej więcej 2,20 m.
chyba już w czasach powojennych, zaadaptowane na cele gospodarcze, na cele magazynowe. To, co jest pod ziemią, w ogóle nie odwzorowuje tego, co jest nad ziemią, czyli jeżeli mamy nad ziemią jakieś kamienice, i w jednej części kamienicy mieści się sklep, w części kamienicy drugiej mieści się inny sklep, a piwnica pod nimi może być połączona, może być nie odwzorowywać w ogóle układu ścian. W większości są zasypane częściowo albo całkowicie, ale są też piwnice z XVII, XVI, nawet z XV wieku, które są używane obecnie. Wydaje mi się, że piwnica taka najstarsza znajduje się właśnie na obszarze wzgórza plebańskiego, ponieważ to są właśnie czasy Stanisława Stadnickiego. Natomiast Opileccy postawili tam siedzibę i od nich temat podziemi się zaczął. Stadnicki dopiero je rozbudowywał, także korytarze są naprawdę stare. Chyba największym naszym odkryciem, ale dotąd jeszcze nie do końca zbadanym, było odkrycie takiej dwupoziomowej, najprawdopodobniej piwnicy na ulicy Ottona Spilczy. Nie wiemy tak naprawdę, co się kryje dalej, bo nie byliśmy w stanie przejść. Była dosyć zablokowana ta piwnica. Nie wiemy, co się tam dalej znajduje i mamy zamiar kontynuować pracę. A wszystko czeka ujawnienia. Wszystko jest niesłychanie interesujące, ale powiem, że jeszcze niesłychanie kosztowne z uwagi na prace bardzo specjalistyczne, wysoce specjalistyczne, zabezpieczające. Na razie podania i legendy, ale zawsze jest tam jakieś ziarko prawdy, więc nie traćmy nadziei, że to się uda. Zawsze mówiono, że Zamek Łańcucki łączy podziemny tunel z Głuchowem. Zenon VI w swoim przewodniku Łańcuta, wydanym w roku 1959, pisze: od wielu dziesiątków lat krążyły uporczywe pogłoski, że na terenie Głuchowa znajduje się wylot podziemnego przejścia prowadzącego z piwnic łańcuckiego zamku, to znowu, że ukryte są tam jakieś tajemnicze skarby. Tam, gdzie nie ma badań historycznych, nie ma dowodów na to, te miejsca, te białe plamy zawsze potrafi zapełnić legenda.